Kanał Show Testuje napędza producent nowoczesnych olejów ceramicznych marka Michel. Zapraszam na www.michel.pl. Dzień dobry, witajcie pięknie w nowym odcinku Show Testuje, w którym przedstawimy Wam prawdziwego giganta. Ten samochód, który stoi koło mnie, waży ponad 2,5 tony i uwaga, rozpędza się do pierwszej setki w 5,3 sekundy. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się z bliska topowemu, największemu SUV-owi marki Kia, mianowicie modelowi EV9. Model, który ostatnio bardzo często pojawia się w mediach. Samochód, który jest bardzo fascynujący. Samochód, który jest niezwykle futurystyczny. Samochód w pełni elektryczny. I oczywiście znam Wasze podejście do samochodów elektrycznych, zwłaszcza o takiej porze roku. Zobaczcie, jest mroźno, jest śnieżnie, ale w dzisiejszym materiale postaram się udowodnić Wam, że elektryk w zimie to wcale nie jest taka tragedia, a ten samochód, który jest gwiazdą dzisiejszego odcinka, jest naprawdę wartą uwagi propozycją w swoim segmencie. Serdecznie zapraszam na nowy odcinek Show Testuje. Ten futurystyczny w swoich kształtach samochód do testu użyczyła mi firma Kia Patecki z Krakowa. Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie i za przekazanie mi kluczyków do tego potwora. Można tak o tym aucie powiedzieć. Byłem w ogromnym szoku, gdy stanąłem przy tym samochodzie, gdy otworzyłem drzwi, gdy zajrzałem do wnętrza. O wnętrzu opowiem Wam za chwilę. Najpierw przyjrzyjmy się jego stylistyce zewnętrznej. Słuchajcie, ten samochód jest naprawdę ogromny. Gdy staniemy przy nim, czujemy gabaryt tego auta. Masa, o której wspomniałem, ponad 2,5 tony, to nie wszystko. Mamy tutaj długość ponad 5 metrów, szerokość blisko 2 metrów i wysokość 1,8 metra. To są bardzo duże wartości. To jest ogromny SUV. My mamy do czynienia akurat z wersją GT Line w opcji AWD, czyli z najmocniejszą odmianą. 384 konie, 700 Nm momentu obrotowego, oczywiście w układzie elektrycznym. Słuchajcie, niesamowite jest to, jak samochód elektryczny o takim dużym momencie obrotowym dobrze radzi sobie na przykład na takim śniegu. To auto, jeśli chodzi o zachowania trakcyjne, jest po prostu niesamowite. Tego się nie da opisać, jak dobrze auto z tak dużym momentem obrotowym radzi sobie, wykopując się na przykład z zaspy. Do tego potężne koła, 21-calowe felgi, które także zostały utrzymane w takim futurystycznym kształcie, podobnie jak zresztą cała linia tego samochodu. Opony 2,85, 45, 21. Słuchajcie, 21 cali w tym aucie, do tego jeszcze na tak wysokim profilu. To naprawdę jest monstrum, to naprawdę jest potwór. Szukasz opon do swojego samochodu? Znajdziesz je u partnera Show Testuje w firmie sklepopon.com. Nowe opony letnie, zimowe lub całoroczne w najlepszych cenach. Darmowa dostawa i aż 30 dni na zwrot. Zapraszam. Spójrzmy na przód tego auta. On jest niezwykle płaski. W ogóle ten samochód w swojej linii jest taki, jakby wyprzedzał czas. Ale co ciekawe, on bardzo niewiele odbiega od konceptu, który widzieliśmy jakiś czas temu podczas prezentacji tego modelu. I to jest najwspanialsze, że Kia nie boi się eksperymentować, że Kia idzie do przodu bardzo mocno w takich właśnie futurystycznych kształtach. Przecież EV6, które zostało zaprezentowane jakiś czas temu, też wyprzedzało swój czas. Też wyglądało niezwykle futurystycznie. Teraz mamy do czynienia z kolejnym modelem, tym najbardziej topowym w Kii, który swoimi kształtami, powiedzmy sobie szczerze, albo będzie się komuś podobał, albo nie. Tutaj nie ma połowicznych wrażeń. Tu są wrażenia wyłącznie zero-jedynkowe. Jeśli chodzi o ten samochód i jego stylistykę, do mnie akurat on przemawia bardzo mocno. A jak jest z Wami, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Podkreśleniem futurystycznych kształtów tego samochodu jest także kształt przednich reflektorów. Zobaczcie, jak one zostały poprowadzone. Mamy tutaj oczywiście najnowszej generacji reflektory LED-owe, w pełni inteligentne, ze światłami do jazdy dziennej w tym miejscu oraz ze światłami mijania w postaci tych pojedynczych diod. Tylne światła także są niezwykle futurystyczne. Pokażemy Wam je za chwilę w dalszej części tej prezentacji.
Światła to nie wszystko. Ten samochód dysponuje mnóstwem systemów asystujących, mnóstwem systemów bezpieczeństwa. Nawet można stwierdzić, że ten samochód jest po części autem autonomicznym, dlatego że gdy puścimy kierownicę, gdy uruchomimy asystenta linii, gdy uruchomimy przejęcie prowadzenia przez samochód, to auto samo pokonuje zakręty, samo utrzymuje pas, samo utrzymuje odległość od poprzedzającego go samochodu. W związku z tym to jest przyszłość, jeśli chodzi o systemy asystujące tym samochodzie. Czy przyszłością są samochody elektryczne, to zostawiam już waszej dyskusji, waszej opinii. Oczywiście domyślam się, że w komentarzach zabrzmi. Ja na ten temat wypowiadał się nie będę. Natomiast jedno jest pewne. Cieszę się, że mogę również elektryczną motoryzację testować i opowiadać wam o wrażeniach, bo wrażenia z jazdy samochodami elektrycznymi, ich osiągi w postaci przyspieszenia, w postaci momentu obrotowego są po prostu niesamowite. Porozmawiajmy teraz jeszcze o zasięgu, bo przecież w samochodach elektrycznych to także jest niezwykle ważne. Mamy tutaj do czynienia z wersją GT Line AWD, najmocniejszą, 384 konie, jak wspomniałem. Bateria samochodu o pojemności 99,8 kWh. To pozwala na przejechanie w takich warunkach mroźnych, zimowych tym samochodem 300 km z hakiem. Średnia konsumpcja to jest około 30-31 kWh na 100 km. Przy tej masie pojazdu, która wynosi wspomniane powyżej 2,5 tony, to naprawdę nie jest tragiczny wynik, bo znam samochody elektryczne o wiele lżejsze, które mają podobną konsumpcję energii na 100 km. W związku z tym w zimie nie jest najgorzej. Gdy będzie ciepło, gdy będzie wiosna, gdy będzie lato, oczywiście ten wynik i ten dystans do przejechania z pewnością się poprawi. WLTP mówi tutaj o ponad 500 km. Nie do końca, chyba że w próżni, ale wydaje mi się, że 400 km z drobnym haczykiem w lecie podczas naprawdę gorących dni nie będzie żadnym problemem dla iV9. Zobaczcie na to. Linia samochodu, oczywiście również futurystyczna, również kanciasta, taka szafowata, chciałoby się powiedzieć, nie zakłócona z boku żadnymi wystającymi elementami. Co stanie się teraz? Otwieram samochód. Zobaczcie na wyjeżdżające klamki. Patent znany m.in. z Jaguara, z Land Rovera, oczywiście nie jest to nowość, ale fajnie zostało to pomyślane, że one po zamknięciu samochodu po prostu się chowają, nie wystają, a gdy otwieramy to auto, pozwalają nam wygodnie wsiąść do środka. Oczywiście nie tylko z kluczyka, bo mamy tutaj keylessa i w momencie, gdy jesteśmy w zasięgu samochodu, mamy kluczyk w kieszeni, podchodzimy do niego, to te klamki wysuwają nam się automatycznie, a możemy to zmienić w ustawieniach pojazdu. Auto, tak jak wspomniałem we wstępie, bardzo długie, ponad 5 metrów długości. Zobaczcie, tutaj mamy w środku trzeci rząd siedzeń, drugi i pierwszy. Na każdym rzędzie siedzeń pasażerowie mają niezwykle wygodnie. Pokażę wam to zresztą za chwilkę we wnętrzu. Zobaczcie, bardzo mocno wystająca tylna lotka. Potężne koła, o których wspomniałem wcześniej. 21 cali, opona 2,85, 45, 21. W tym przypadku postawiono na Hankook, żeby było rodzimie razem z marką pojazdu. W ogóle Koreańcy poszli strasznie do przodu, nie tylko w przemyśle oponiarskim, ale też w przemyśle motoryzacyjnym. Zobaczcie, to auto jest naprawdę takim przejawem rozwoju technologicznego. Kilkanaście lat temu Kia odstawała od tych wszystkich innych europejskich marek. Dzisiaj, gdy staniemy przy tym samochodzie, gdy otworzymy jego drzwi, spojrzymy na jego funkcję czy też wyposażenie, to auto niczym nie odstaje od samochodów europejskich czy też amerykańskich. I to jest fascynujące, jak Koreańczycy bardzo mocno poszli do przodu. I ten przełom technologiczny, ten postęp technologiczny właśnie moim zdaniem zaczął się niezwykle rozwijać w momencie, gdy na rynek weszło EV6. I cała ta rodzina EV jest sukcesywnie rozwijana. No i w tym momencie mamy takiego oto potężnego, niezwykle funkcjonalnego w każdych warunkach pogodowych klocka, który jest bardzo przyjemnym samochodem, jeśli chodzi o jazdę. Zapraszam teraz do tylnej części. Tylne światła. Zobaczcie, odśnieżę je wam troszkę. Pogoda dzisiaj nam nie sprzyja i z góry was też przepraszam za to, że samochód jest brudny, ale gdy jechaliśmy tutaj, on był czysty. No ale niestety zaczęło sypać śniegiem i nic na to nie poradzimy, ale myślę, że ten kolor niebieski ocean będzie się bardzo dobrze przebijał, tak czy inaczej, przez ten lekko zaśnieżony tył. Tylne światła, bardzo futurystyczne, również nawiązujące do całej bryły tego samochodu, oczywiście w pełni LED-owe. Tył totalnie minimalistyczny. Na środku króluje oczywiście nowy logotyp Kia, który pojawił się również między innymi właśnie na EV6. No i cóż, tutaj więcej z tyłu nic nie ma. Poza emblematami mamy potężną pokrywę, która jest podnoszona oczywiście w pełni elektrycznie. No i wspomniany wcześniej bardzo długi daszek. To, co niezwykle mi się podoba w samochodach koreańskich, to to, że aby zachować minimalizm tyłu, ukrywa się tylną wycieraczkę. Zobaczcie, tutaj nie ma nigdzie tylnej wycieraczki. Ona, co ciekawe, wyjeżdża z góry. Jest tutaj schowana. Co nam to daje? No przede wszystkim to, że ta wycieraczka nie jest oblodzona. Ta wycieraczka bardzo dobrze zbiera, ale to nadal nie wszystko. Spójrzcie, co mamy tutaj. To jest kamera. Nic w tym dziwnego, bo przecież kamery z tyłu są stosowane w wielu samochodach od wielu lat.
ale to jest kamera, która zapewnia nam funkcję lusterka wstecznego. W tym samochodzie nie mamy tradycyjnego lusterka wstecznego, mamy po prostu kamerę. I co ciekawe, ta kamera dzięki temu, że jest ukryta tutaj pod daszkiem, ona w 90% jest czysta. W związku z tym nie zaburza nam widoczności lusterka wstecznego. Ja oszalałem, gdy wsiadłem do wnętrza tego samochodu, gdy zobaczyłem, chcąc ustawić sobie lusterko wsteczne, że tam nie ma klasycznego lusterka, że tam po prostu jest wyświetlacz zamknięty właśnie w bryle lusterka wstecznego. Niesamowite, naprawdę niesamowite. Co ciekawe, EV9 można też skonfigurować z kamerami w lusterkach bocznych. Akurat tego nie jestem fanem i cieszę się, że w tym samochodzie, w tej konfiguracji mamy klasyczne lusterka boczne, ale dla wszystkich pasjonatów ekranów, dla wszystkich pasjonatów kamer można także dołożyć sobie kamery, które zastąpią lusterka boczne. I ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, stojąc na zewnątrz auta, to oczywiście cena. Bazowo wersja GT Line z napędem na 4 koła 375 tysięcy brutto. Natomiast tutaj mamy jeszcze kilka dodatków. Pierwszy z nich to kolor 3,5 tysiąca złotych, kolor niebieski ocean. Moim zdaniem bardzo pasujący do tego auta, wyróżniający to auto na tle innych szarych, szaroburych, białych, czarnych samochodów, które jeżdżą po ulicy. Oraz dwa elementy wyposażenia wewnętrznego. Pierwszy, dodatkowy dach panoramiczny, podwójny, świetne rozwiązanie. I pakiet Relax, czyli między innymi szerokie zagłówki w drugim rzędzie, między innymi elektrycznie sterowane fotele w drugim rzędzie oraz konsola środkowa ze stolikiem dla drugiego rzędu. To wszystkie elementy dodatkowe kosztują 16 tysięcy za panoramę i za relaks i 3,5 tysiąca za kolor. Także około 400 tysięcy, niecałe 400 tysięcy za ten samochód w tym wyposażeniu. To naprawdę moim zdaniem rozsądna propozycja. I muszę przyznać Wam szczerze, że mimo tego, iż to elektryk, to jakoś tak lepiej tym samochodem mi się jeździ niż testowanym ostatnio Grand Cherokee. Nie wiem, wsiadłem do tego samochodu i było mi tutaj po prostu jakoś przestronnie i lepiej, a przecież cenowo te dwa auta są mniej więcej porównywalne. Nawet śmiałbym powiedzieć, że EV9 jest od Grand Cherokee'ego sporo tańsze. Potężna pokrywa bagażnika, oczywiście podnoszona elektrycznie. W tym momencie, gdy mamy rozłożony trzeci rząd siedzeń, mamy do dyspozycji 330 litrów pojemności bagażnika. Ale gdy potrzebujemy tego miejsca znacznie więcej, robimy prosty myk w postaci złożenia foteli tylnego rzędu, które niwelują nam się z podłogą bagażnika. Oczywiście trzeci rząd składa się w pełni elektrycznie. Mamy teraz do dyspozycji, uwaga, ponad 800 litrów pojemności bagażnika. To bardzo dużo. A gdybyśmy jeszcze złożyli drugi rząd, czy też wyjęli ten drugi rząd, to mamy ponad 2000 litrów pojemności bagażnika. To naprawdę sporo. Ale to dalej nie wszystko. Dlatego, że gdy przyjeżdżamy sobie do lasu w taki mroźny, zaśnieżony dzień i na przykład chcielibyśmy sobie zabrać czajniczek, kawiarkę, żeby zaparzyć sobie wodę. Mamy tutaj do dyspozycji gniazdko 230 V. Możemy sobie tutaj zrobić nasz mały piknik, możemy się zagrzać, możemy zaparzyć sobie kawę, dlatego że ten samochód również oddaje nam energię. To nie jest tak, że on tylko tę energię konsumuje i tylko zżera te 31 kW na 100 km, ale może nam też tej energii troszkę oddać. Oczywiście kosztem pojemności akumulatora, ale możemy sobie tutaj podłączyć dowolne urządzenie zewnętrzne. Laptopa, wspomniany czajnik czy ekspres do kawy, którego z domu nie zabrałem, bo nie chciało mi się z nim tarabanić. Ale są takie możliwości. W związku z tym również to auto oferuje świetne właściwości, takie outdoorowe, piknikowe. No a przede wszystkim, słuchajcie, gdyby ktoś z Was miał ochotę tym samochodem wybrać się gdzieś na przykład i nocować w nim, bo lubi pojechać na biwak, pojechać na jakiś piknik, rozkłada sobie ten drugi rząd. Można sobie tutaj rozłożyć kocyk, karimatkę i co? I po prostu odpocząć na łonie natury. Pod podłogą bagażnika nie ma dodatkowego miejsca. Tutaj mamy tylko i wyłącznie miejsca na zestaw naprawczy, na gaśnicę, ale i także na sprytnie, bardzo sprytnie schowaną roletę. W momencie, gdy mamy złożony trzeci rząd siedzeń, możemy sobie tę roletę założyć i możemy po prostu korzystać z tego auta, jak typowo z auta z dwoma rzędami siedzeń. To jest bardzo sprytne rozwiązanie, że nie musimy tej roletki nigdzie zostawiać. Ona po prostu jest tutaj umiejscowiona i dokładnie w tym miejscu, jak widzicie, ma swoją miejscóweczkę.
Zamknijmy teraz pokrywę i zapraszam Was do przodu. Pokażę Wam jeszcze jeden bagażnik, który w tym samochodzie także ma imponującą pojemność. Chodźcie. Zobaczcie na to. Z przodu także mamy bagażnik dodatkowy. Tutaj akurat w tym przypadku zostały schowane, pięknie zamknięte w opakowaniu ładowarki. One mają tutaj swoje miejsce, ale gdybyście nie chcieli ich wozić ze sobą, bo korzystacie na przykład ze szybkich stacji ładowania na mieście, to macie tutaj dodatkowe miejsce do przewożenia jakichś rzeczy. Można tutaj spokojnie położyć laptopa, jakąś torbę z zakupami, cokolwiek. Ten bagażnik może nie jest zbyt głęboki w wersji AWD, ale zawsze coś tutaj da się włożyć do środka. Troszkę pada, więc zapraszam teraz do wnętrza. Rozmawialiśmy o bagażniku, rozmawialiśmy o trzecim rzędzie. Pora na rząd drugi. Tutaj się dzieje naprawdę sporo. Zobaczcie, co kryje się za potężnymi drzwiami. Te drzwi są bardzo długie. Te drzwi są potężne, monstrualne, tak samo zresztą jak cały gabaryt tego samochodu. Stoimy troszkę nierówno, więc wejście do środka będzie nieco utrudnione, ale jakoś się tam wtarabanie. Samochód, jeśli chodzi o wykonanie, został oczywiście wykonany z materiałów z recyklingu, z materiałów pochodzenia naturalnego, ze wszystkich tych materiałów, z których głównie wykonuje się elektryki, bo takie jest założenie, żeby produkcja samochodów elektrycznych była mimo wszystko bezemisyjna. I wykorzystuje się do tego różne surowce wtórne, różne materiały pochodzenia naturalnego. Ale można to zrobić kiepawo, jak na przykład Volkswagena ID.3, którego jak zobaczyłem na samym początku, to po prostu myślałem, że wsiadam do tramwaju albo pociągu podmiejskiego, a nie do samochodu, bo tam ta tapicerka to była tragedia. Oczywiście mówię o wersji przed liftem. Potem Volkswagen troszkę wysłuchał tych wszystkich użytkowników, wysłuchał dziennikarzy, wysłuchał opinii i jednak zmienił tę tapicerkę i troszkę ten model po lifcie został odświeżony. Natomiast gdy otwieram drzwi Kia, dokładnie modelu EV9, to ja po prostu nie mam tutaj żadnych pytań. Naprawdę. I mimo, że to są materiały pochodzenia naturalnego, to okazuje się, że da się te materiały tak połączyć, da się je tak wkomponować w samochodzie, żeby wyglądało to nie tylko luksusowo, ale było nadal naturalne. Zobaczcie. Roletka w tylnych drzwiach, potężna, dla pasażerów, dla dzieciaczków, żeby nie raziło nas słońce. Koniec z tymi marketowymi przylepcami, bo roletka jest zbudowana. Tapicerka częściowo materiałowa, częściowo z jakiegoś takiego naturalnego tworzywa. Tutaj to wszystko jest miękkie. To nie jest twardy plastik, to jest po prostu miękkie. Bardzo ładnie, stylistyczne wykonane maskownice od systemu nagłośnienia Meridian. Aż 14 głośników. Dźwięk w tym aucie roznosi się kosmicznie. Mało tego, kierowca z przodu ma możliwość rozmawiania z pasażerami z tyłu. Gdy włączy sobie funkcję rozmowy, można sobie rozmawiać z pasażerami z tyłu. Ten dźwięk jest dodatkowo podbity i dobrze wszystkich słychać. To jest fascynujące, ale wsiadam do środka i zobaczcie, co dalej na mnie czeka. Zobaczcie na to, co tu się dzieje. Pakiet Relax, o którym wspomniałem chwilę temu, czyli m.in. elektrycznie sterowane tylne fotele, pozwalają nam na elektryczne wysunięcie tego podnóżka, na pełną elektryczną regulację oparcia, na elektryczne przysuwanie się i oddalanie od fotela kierowcy. Takich rzeczy nie ma nawet w niektórych samochodach w dzisiejszych czasach z przodu dostępnych w opcji. Tutaj w tej wersji GT Line mamy to wszystko niemalże w standardzie, bo oczywiście za pakiet Relax musimy zapłacić, ale w standardzie mamy elektryczną regulację fotela kierowcy razem z pamięcią, masażami i tak dalej. Natomiast to jest rozwiązanie genialne. Dodatkowo, gdyby ktoś z Was potrzebował, to jest jeszcze opcja obrotowego drugiego rzędu, więc ten fotel oprócz tego, że ma elektryczne sterowanie, może być jeszcze obrotowy. W związku z tym wtedy odwracamy ten fotel i możemy sobie spokojnie rozłożyć nogi na trzecim rzędzie i po prostu mieć taką strefę relaksu. A po co ona została stworzona? No przede wszystkim po to, żeby umożliwić kierowcy odpoczynek, podczas gdy na przykład ten samochód się ładuje. I nie chodzi tutaj o to, że ten samochód ładuje się nie wiadomo jak długo, bo gdy mamy do dyspozycji bardzo szybką ładowarkę, to jesteśmy w stanie naładować w 15 minut ten samochód z zasięgiem do 250 km. Ale chodzi o to, żeby ten czas oczekiwania, czy on będzie wynosił 15, czy 30, czy 45 minut, po prostu jak najbardziej kierowcy umilić. I za to ogromny ukłon dla Kii. Naprawdę ta ich pomysłowość, wdrażanie takich pomysłów w życie, które są pomysłami prostymi, bo to jest prosty pomysł. To się niczym nie różni od elektrycznego regulowania fotela z przodu. Ale na tym rzędzie jest czymś nowym, jest czymś innym w segmencie, w samochodzie tego segmentu. Z przodu w oparciach przednich foteli mamy ukryte gniazda USB-C. Mamy wspomniany tutaj stoliczek wysuwany z przedniego podłokietnika. Mamy uchwyty na kubki. Mamy, zobaczcie, podłokietniki dla pasażerów z tyłu. I przede wszystkim to, co mamy, spójrzcie na to, jak to zostało wykonane. Podparcie boczne
sam materiał, sama ta skóra, która jest na tych fotelach, ten podnóżek, który można aż do tej pozycji wysunąć. To jest dla mnie coś niebywałego, naprawdę, i chwalę ten samochód, bo od momentu, gdy otworzyłem drzwi tego auta, to po prostu wsiadłem do niego z ogromną przyjemnością. I to było bardzo pozytywne zaskoczenie, bo wiecie, jak nieraz odbiera się samochody elektryczne. Ale to też ciekawe, że Wy wykazujecie spore zainteresowanie tym autem, bo gdy wrzuciłem zdjęcia tego auta na Facebooku, gdy poinformowałem Was o tym, że dostałem kluczyki, że testuję to auto, zrobiło się takie spore, ale bardzo pozytywne zamieszanie. I wiele osób, które jeździło już iV9, podkreślało w komentarzach, że to naprawdę świetny wóz. I ja też to muszę podkreślić. Przednie drzwi nieco krótsze niż te tylne, dlatego że to jednak najwięcej miejsca potrzebują pasażerowie z tyłu do wsiadania, ale z przodu i tak to wsiadanie jest ułatwione dzięki temu, że elektrycznie sterowany fotel w momencie otwarcia drzwi odsuwa nam się do tyłu, podnosi nam się też kierownica, dlatego że zarówno kolumna kierownicy, jak i wspomniany fotel są sterowane elektrycznie i one są przypisane oczywiście do ustawień pamięci fotela. Pozwólcie, że wsiądę teraz do środka, otrzepię budki i opowiem Wam o tym, co tutaj we wnętrzu, bo to jest też bardzo innowacyjnie. Zapalimy sobie może od razu zapłon, żeby odpalić wszystkie te wyświetlacze, które mamy przed oczami kierowcy. Odsunę sobie troszkę fotel, żeby mieć więcej swobody. Zobaczcie, co dzieje się na desce rozdzielczej. Ona jest bardzo minimalistyczna. Ona ma nawet tutaj wbudowane przyciski, o których opowiem za chwilę, ale te ekrany. Mamy tutaj 3 ekrany. To może być dla Was dziwne i ciekawe, dlatego że przecież ekran jest jeden ogromny, ale on jest podzielony na 3 części. Wyłączymy sobie tylko dmuchawę. OK. Pierwszy ekran przed oczami kierowcy o przekątnej ponad 12 cali to oczywiście ekran, który odpowiada nam za wszystkie elementy dotyczące jazdy. Drugi ekran łączący te oba to jest ekran odpowiedzialny za klimatyzację, za ogrzewanie szyb, za wszystkie funkcje związane z dmuchawami i tak dalej. Trzeci ekran, ekran multimedialny o tej samej przekątnej co ekran główny, czyli ponad 12 cali. Ten oczywiście na środku odpowiedzialny za multimedia. Gdyby tego było Wam mało, możemy jeszcze dołożyć sobie dwa wspomniane wcześniej ekrany, które jeden z lewej, drugi z prawej strony odpowiadają nam za widoczność z kamer bocznych. Tutaj tych kamer nie mamy, bo mamy klasyczne lusterka. Deska rozdzielcza również z kilkoma przyciskami fizycznymi, co bardzo sobie cenię, i z przyciskami sprytnie wkomponowanymi w tę środkową listwę. To są przyciski, które nie są dotykowe, bo gdy naciskamy, to czujemy kliknięcie. Przycisk Home, który cofa nas do głównego ekranu, przycisk Map odpowiedzialny za nawigację, przycisk Search, który od razu pozwala nam na wyszukanie danego punktu w nawigacji, oczywiście przycisk Media do sterowania multimediami i przycisk Setup do sterowania funkcjami pojazdu. Pod spodem te przyciski fizyczne odpowiedzialne za klimatyzację i oczywiście wszystko, co tutaj klikamy, wyświetla nam się na tym łączącym 5-calowym ekranie. Podłokietnik środkowy potężnych rozmiarów, zapewnia niezwykle wygodne podróżowanie. Zresztą to jest też podkreślenie tej szerokości samochodu, blisko 2 metrów szerokości. I to widać, gdy siedzimy na fotelu kierowcy i pasażera. Zobaczcie, ile my tutaj mamy miejsca. Roletka przysłaniająca nam cup holdery i na tunelu środkowym również przyciski fizyczne. Ciekawostką natomiast nie są te przyciski fizyczne, bo przycisk jak przycisk, ale to jest czytnik linii papilarnych. Gdy przyłożymy sobie tutaj palca, czytnik czytuje nasze odciski palców i automatycznie dobiera nam profil jazdy, dobiera nam ustawienie fotela, wszystkie rzeczy związane z jazdą, które mieliśmy zaprogramowane pod właśnie nasz palec. To jest niesamowite. Minimalistyczna kierownica. Futurystyczna, ale zarazem minimalistyczna, z przyciskami fizycznymi. Po raz kolejny chylę czoła dla kija, że w całej tej elektryfikacji mimo wszystko zachowali te przyciski fizyczne. Te dwa najciekawsze są na środku, pod klaksonem. Drive Mode, który pozwoli nam wybrać tryb Eco, Normal, Sport lub Drive oraz Terrain Mode. Możemy dopasować sobie jazdę na śniegu, na błocie czy też na piasku. I oczywiście w zależności od trybu jazdy w tym momencie inaczej zaczyna nam działać napęd, inaczej zaczyna nam działać kontrola trakcji. I jeszcze jedna ciekawostka, o której muszę opowiedzieć, będąc we wnętrzu, to, że fotele mają opcję pompowania boczków. I teraz, w momencie, gdy jedziemy w trybie normal, one są komfortowe, wygodne i tak dalej, ale gdy na przykład przerzucamy sobie tryb sport lub gdy zaczynamy dynamicznie jechać, przekraczamy na przykład prędkość 140 km na godzinę, one automatycznie zaczynają nam zacieśniać boczki. Świetne rozwiązanie. Jedyna rzecz, która mnie nieco drażni, zresztą zobaczcie, mam aż 2 kaptury z tyłu, to mocno wystający zagłówek do przodu. I on w tym ustawieniu jest już na maksa schowany do tyłu. Jego można jeszcze wysunąć.
na przykład w tym momencie, ale wtedy się... Oczywiście, może siedzę poprawnie, natomiast nie jestem przyzwyczajony do takiej pozycji, więc cofam sobie go do pozycji zero, ale nadal kaptury przeszkadzają mi trochę w konfrontacji z tym zagłówkiem. W związku z tym to bym nieco zmodernizował, nieco bym jeszcze ten zagłówek przesunął do tyłu. Ale poza tym pozycja za kierownicą, widoczność i dostęp do wszystkich elementów we wnętrzu EV9 to jest naprawdę coś niesamowicie fajnego. Pięknie w drugiej części tego materiału, czyli w części opisującej wrażenia z jazdy nową Kią EV9. Słuchajcie, mamy tutaj tyle systemów asystujących, mamy tutaj tyle systemów bezpieczeństwa, że mógłbym o nich rozmawiać co najmniej z godzinę. Powiem Wam tylko o tych najważniejszych, o tych kluczowych, które na mnie robią największe wrażenie i według mnie są najbardziej przydatne. Oczywiście system rozpoznawania znaków, aktywny tempomat z utrzymaniem odległości od poprzedzającego samochodu. Oczywiście utrzymanie na pasie ruchu i tutaj taka ciekawostka, czy też taka informacja, że ten samochód poprzez sposób, w jaki utrzymuje się na pasie ruchu, zachowuje się po części tak, jak byłby już autonomicznym pojazdem, bo możemy tutaj puścić kierownicę i samochód sam pokonuje nam zakręty, sam utrzymuje nam odstęp od samochodu przed nami. O to wszystko dba sam i to wszystko działa niezwykle precyzyjnie. Oczywiście ja nie mówię, że to będzie jazda taka, że przez godzinę możemy pójść na drzemkę i zapomnieć sobie o tym, bo auto będzie samo jechać. Nie, cały czas należy nad tym czuwać, cały czas należy być w gotowości, ale ten samochód pokazuje, że takie magiczne sztuczki już potrafi. Przede wszystkim we wnętrzu jest wygodnie i cicho. Dla mnie ten samochód jest niezwykle prosty w prowadzeniu, niezwykle lekki w prowadzeniu, a przypominam, że waży ponad 2,5 tony. To jest bardzo duży, ciężki klocek, ale tego kompletnie nie czuć, bo gdy wciskamy gaz do oporu, to budzi się do życia prawie 400 koni i 700 N momentu obrotowego. Słuchajcie, 700 N to są wyniki takie, jakie osiągamy w supersportowych samochodach. A tutaj mamy w postaci elektrycznego SUV-a takie osiągi. Pierwsza setka 5,3 sekundy. Do poprawy, moim zdaniem, troszeczkę energożerność tego samochodu, no bo powiedzmy 30 kWh na 100 km przy baterii 100 kW, to mamy około 300 km w zimie przy mrozach. Oczywiście wiosną, latem to ten wynik będzie znacznie lepszy, ale gdy już wsiądziesz, to po prostu chciałbyś jechać tym autem 500, 600, 700 km i z niego nie wysiadać, bo po prostu jest tutaj tak wygodnie. I to nie jest przesadzone. Naprawdę auto oferuje tak dużo przestronności, oferuje tak dużo prostych, ale przydatnych kierowcy rozwiązań. Masaż w fotelu przed nim, pełna elektryczna regulacja, podgrzewanie czy też wentylacja foteli. To wszystko w tym aucie po prostu powoduje, że chcesz tutaj spędzać czas. I ciekawostką jest to, że to auto jest wykonane z takich materiałów, powiedzmy wtórnych, z materiałów ekologicznych, ale też jest przyjemne dla oka, bo część samochodów elektrycznych, gdy do nich wsiadamy, to mamy ochotę tak szybko jak wsiedliśmy, tak szybko wysiąść z nich, gdy patrzymy na wykonanie wnętrza, na wykonanie poszczególnych elementów. Tutaj w środku nic nie skwierczy, tutaj w środku nie trzeszczą żadne elementy i oczywiście trzeba się przyzwyczaić do tych dwóch, trzech w zasadzie ekranów przed oczami kierowcy, ale ich obsługa po 10 minutach spędzonych w tym samochodzie staje się już prosta, intuicyjna i wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić z pamięci. Poza tym nadal mamy towarzystwo tych fizycznych przycisków, które będą nam umilały jazdę. Do tego 14-głośnikowy system audio, świetnie grający. Od czasu do czasu pikające jakieś różne czujniki, bo tych systemów wsparcia, tych systemów asystujących jest tutaj mnóstwo. Przed chwilą pikał mi na przykład czujnik utrzymania wzroku. Zauważył, że patrzyłem się w kamerę, a nie przed siebie. No i już ostrzega od razu, że skup się na drodze, bo przecież jedziesz, nie stoisz w miejscu. Więc mnóstwo jest takich ciekawych rozwiązań, ciekawych rzeczy,
które owszem czasem mogą kierowcę irytować, bo tu nam coś pika, tam nam coś pika i tak dalej, ale też jest opcja personalizacji i wyłączenia większości z tych asystentów. Minusem jest niestety to, że za każdym razem po wejściu do auta, po odpaleniu go, musimy robić to od nowa. Nie możemy tych funkcji z poziomu komputera wyłączyć permanentnie. Kia EV9. Świetne auto. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania odnośnie tego samochodu, odnośnie wyposażenia, odnośnie tego, jak się nim jeździ, śmiało piszcie w komentarzu, bardzo chętnie odpowiem Wam na Wasze pytania, jeśli tylko oczywiście będę wiedział. Naprawdę jak na elektryka zrobił ten samochód na mnie bardzo, bardzo dobre wrażenie. Jeździłem sporą ilością elektryków, ale jeśli chodzi o EV9, uważam, że ten samochód jest w mojej czołówce samochodów elektrycznych, które mógłbym mieć. Jak wiecie doskonale, sam mam mocną turbobenzynę, lubię mocne silniki, lubię silniki benzynowe, ale lubię też jeździć elektrykami ze względu na to, w jakich, jakie wrażenia odnosi się w momencie na przykład przyspieszenia. To jest uczucie, które wciska w fotel, to jest uczucie bardzo ciekawe. I oczywiście zdaję sobie sprawę też z tego, że jeśli nie macie w domu własnego zaplecza typu fotowoltaika, typu jakieś tam nowoczesne wiatraki do wytwarzania prądu, to jazda tym autem nie będzie do końca zbyt ekonomiczna dla Was, biorąc pod uwagę też jakby koszt prądu. Natomiast jeśli jesteście na kupnie samochodu elektrycznego, jeśli chcecie jeździć samochodem elektrycznym i macie przygotowaną infrastrukturę domową pod kątem zakupu takiego auta i potrzebujecie wielkiego SUV-a, to EV9 będzie samochodem, który z pewnością spełni Wasze oczekiwania, bo to jest bardzo duże, pozytywne, motoryzacyjne zaskoczenie i jedna z ciekawszych tegorocznych premier, jeśli chodzi o samochody elektryczne. Mimo futurystycznego kształtu, mimo stylistyki, która nie każdemu przypadnie do gustu, ten samochód jest naprawdę czymś ciekawym, czymś, na czym warto zawiesić oko. Kończąc ten materiał, bardzo serdecznie dziękuję dealerowi Kia Patecki Kraków za użyczenie mi tego samochodu do jazdy. Dziękuję też Wam, moi drodzy, za 10 tysięcy subskrypcji, które niedawno wybiły na moim kanale. Dziękuję, że śledzicie moje materiały, że jesteście ze mną, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie zostawcie suba. Staramy się nagrywać dla Was materiał raz w tygodniu, więc te nowinki motoryzacyjne pojawiają się na kanale stosunkowo często. Dziękuję Wam serdecznie. Śledźcie, oglądajcie, komentujcie, łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym materiale.